dzisiaj, że tak powiem, bohaterem naszego spotkania będzie Chlinek. Ma problemy neurologiczne, jak zobaczycie, on się przewraca. Jest to jeżyk, typowy jeżyk tak zwanej specjalnej troski. Dzień jeża organizowany jest już po raz drugi przez portal ekrodzice.pl i w tym roku przez Klub Kuźnia i Ośrodek Kultury im. Kamila Cypriana Norwida w Krakowie. Jeż jest zwierzątkiem nocnym. W nocy jest ciemno, w związku z czym no, jego oczka w zasadzie służą mu do tego, żeby on mógł sprawdzić, zorientować się, czy to już jest wieczór, czy już jest noc. Bo jeśli jest jeszcze dzień, to trzeba wracać do norki i pospać, tak jak my robimy to w nocy, jeże to robią w dzień. A one wychodzą tak jak my rano wychodzimy, to one wychodzą o zmierzchu, jak się zaczyna ciemnieć, jak się zaczyna wieczór. Wtedy wychodzą na polowanie, wtedy wychodzą na łowy, wychodzą w poszukiwaniu jedzonka. On widać się wami zainteresował, bo to są nowe zapachy, nowe głosy, więc stara się oglądać. To jest oczywiście tylko jeden z moich podopiecznych w tej chwili w ośrodku rehabilitacji jeży, jedynym działającym w Polsce na taką skalę, prowadzonym przez moją fundację Igliwiak. Znajduje się ich ponad 60. Pan Andrzej jest takim zapaleńcem, który już od wielu lat zajmuje się jeżami i sądzę, że to jest najlepsza osoba do przekazania akurat tego typu wiedzę dzieciom. Jeż jest mięsożerny. Jego głównym pokarmem są owady, robaczki. Musimy pamiętać, że ten obrazek z jeżem, który niesie jabłko na kolcach, to jest bajka. Jeż nie zjada jabłek, on nie je jabłek. Jeże potrzebują z naszej strony nie tylko dożywiania, ale przede wszystkim zapewnienia warunków, w których mogą bezpiecznie żyć, w których mogą znaleźć sobie miejsce na bezpieczne, spokojne założenie gniazda, bezpieczne, spokojne założenie swojej norki i odchowanie potomstwa. To są ulubione przez jeża robaczki. Widzicie, ja go muszę przytrzymać, bo on się przewraca ze względu na to właśnie, że jest chorym jeżem, ale to jest właśnie to, co jeże lubią najbardziej. Jeże mlaskają bardzo. One bardzo głośno są. Jak będziecie cicho, to usłyszycie. Jak się wieczorkiem przechodzi cicho, spokojnie i gdzieś w krzaczkach będzie taki odgłos, to znaczy, że ktoś tam właśnie je śniadanko. No bo dla niego wieczorem to jest śniadanko. Dzieci mają tę przewagę nad dorosłymi, że nie są, że tak powiem, skażone jeszcze jakimiś uprzedzeniami, naleciałościami. Reagują na takie zwierzątko bardzo spontanicznie, reagują przychylnie, przyjaźnie. Chcą pogłaskać, chcą zobaczyć z bliska, chcą po prostu poznać. Chce ktoś dotknąć jeża, zobaczyć, jaki jest? Proszę bardzo, więc ja proponuję tak, zróbmy kółeczko i będziemy go sobie w ten sposób przekazywać. Ja może zacznę tutaj z tej strony. Dzieci oczywiście nie boją się jeży, chcą je dotknąć, pogłaskać, chcą zrobić sobie z nimi zdjęcie i ciężko im się rozstać. Paglinek, a kiedy będą jeszcze takie zajęcia? Festiwal Kultury Buddyjskiej Przestrzeń Umysłu jest już czwartą edycją festiwali w Krakowie. Celem jest zapoznanie mieszkańców Krakowa z naukami Buddy, które około 40 lat temu zostały przeniesione do Europy. Chciałabym pokazać dwóch wspaniałych nauczycieli naszej linii przekazu. Są nimi Lama Tsetsu Rinpoche i Lama Ole Nidal. And they are particularly important because Lama Tsetsu Rinpoche is actually the originator of all the stupas that we have in the West so far. Są szczególnie ważni, dlatego że Lobun Tsetsu Rinpoche w zasadzie był taką główną postacią, która doprowadziła do budowy stóp na zachodzie. And Lama Ole Nidal is actually the teacher, the Buddhist teacher who actually brought Buddhism into the West. Lama Ole Nidal przeniósł niejako buddyzm na zachód. Buddyzm zaczął rozwijać się bardzo dynamicznie w naszym społeczeństwie świeckim. Między innymi dlatego, że buddyzm nie jest religią wiary, ponieważ nie jest kultem Boga opartym na wierze, ale jest bardziej filozofią do przeżycia. Jego celem jest szczęście, a to jest coś, co chyba łączy ludzi pod każdą szerokością geograficzną, więc to jest temat, który interesuje właściwie każdego. Dzisiaj w Ośrodku Kultury imienia Norwida w Nowej Hucie odbywa się wernisaż wystawy Oświecenie 3D. Jest to wystawa zdjęć stóp buddyjskich. Pierwotnie stópy upamiętniały bardzo ważne fakty z życia samego Buddy, jego narodziny, osiągnięcie oświecenia, śmierć. Stópy funkcjonują jako miejsca,
które odwiedza się podczas pielgrzymek. Jest to, jak mówi się, miejsce najlepsze do tego, żeby wyrażać wszystkie pozytywne życzenia, które mają się szybko spełnić. Jest to bardzo wyjątkowy przykład architektury. To nie jest budowla, którą może zbudować każdy, ponieważ jej budowę prowadzi zwykle bardzo wysoko urzeczywistniony lama, który ma do tego kwalifikacje. Jest to bardzo, bardzo długi proces. Stupa posiada swoje bardzo szczególne wypełnienie w postaci najrozmaitszych relikwii, płaskorzeźb. To wszystko, cały ten długotrwały proces budowy stupy ma zapewnić jej bardzo mocne działanie i inspirującą rolę. Projekt Sisteria to jest wspólny projekt Trójki Przyjaciół. Znamy się już troszeczkę czasu, postanowiliśmy stworzyć coś wspólnego, coś, co nam sprawi mnóstwo zabawy, ale też będzie miało jakiś przekaz. Postanowiliśmy zrobić zdjęcia modowe, zdjęcia, które udowadniają, że można się ubrać ładnie, można się ubrać kolorowo, można się ubrać bardzo ciekawie i oryginalnie, niekoniecznie podążając za współczesnymi trendami. Chyba nam to wyszło, bo to już jest nasza druga wystawa, druga sesja. Planujemy troszkę więcej. Ze względu na to, że akurat te zdjęcia są robione na Łąkach Nowochódzkich, doszliśmy do wniosku, że najlepszym miejscem na pokazanie tych zdjęć będzie właśnie klub Kombinator, który znajduje się w Nowej Hucie i promuje ją. Fotografie powstały na Łąkach Nowochódzkich. Chcieliśmy przez to przełamać stereotypy szarej huty. Jest to głównie gra kolorami czerwonym i czarnym. Wybrałyśmy akurat kolory kontrastujące i tą scenerię Łąk Nowochódzkich, ponieważ chcieliśmy jakby przełamać ten stereotyp, który powszechnie jest uznawany, że huta jest szara, niebezpieczna. Dlatego też kolorystyka zdjęć jest ciepła. Zdjęcia nie są patetyczne, zdjęcia nie są takie napuszone. Chodzi o to, żeby się bawić. Podchodzimy do tego z lekkim dystansem, z humorem, także i w tych zdjęciach to dobrze widać, że się świetnie bawimy podczas pracy.